Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym vlogmasie. Widzicie mnie dzisiaj zaraz po kąpieli, a to dlatego, że muszę się pomalować i mamy dzisiaj internaziomalską firmową wigilię. Poprosiłam was jakiś czas temu, żebyście zadawali mi pytania, takie niekonwencjonalne pytania, pytania tabu, na które chcielibyście, abym odpowiedziała. Dlatego dzisiaj maluję się i odpowiadam na pewnie niezręczne dla mnie pytania. Także zaczynamy. W jakim wieku miałaś pierwszego poważnego chłopaka? Jeżeli chodzi o takiego poważnego, to wydaje mi się, że miałam lat 16. 16, coś takiego. No bo wcześniej wiadomo, były jakieś tam gimnazjalne związki. Z pierwszym chłopakiem, w ogóle to był pierwszy chłopak, jaki się do mnie odezwał kiedykolwiek, chyba zaczepił mnie na Facebooku, pamiętam, i byłam z nim chyba miesiąc i zerwałam z nim przez SMS-a, ale miałam wtedy, nie wiem, 14 lat, więc chyba takie rzeczy się nie liczą. Więc takiego poważnego to miałam w wieku 16 lat i byłam z nim 5 lat. No i oczywiście kolejne pytanie, w jakim wieku straciłaś dziewictwo? Kiedy miałaś swój pierwszy raz, to pytanie powtarzało się bardzo, bardzo wiele razy, także odpowiem na nie. Miałam lat 16. 16, no. Używasz tamponów, podpasek czy kubeczka? Ja używam tamponów i zawsze używałam, więc tak, nie widzę tutaj nic wstydliwego w tym pytaniu. Czy zdarzyła ci się kiedyś sytuacja, że przeciekła ci podpaska i miałaś plamy na spodniach? Zdarzyło mi się niestety i zazdroszczę dziewczynom, którym się to nigdy nie zdarzyło. Mi się to zdarzyło niestety wiele razy. No i... Ale zawsze udawało mi się ukryć. O tak, nigdy nie było tak, że wszyscy wiedzieli o tym, tylko ja po prostu wiedziałam i udało mi się to tak ogarnąć, żeby nikt nie wiedział, no ale miałam takie sytuacje, niestety. Kiedy miałaś swój pierwszy okres i czy wiedziałaś, co zrobić? Więc ja mój pierwszy okres dostałam późno, dostałam ostatnia z klasy. Pamiętam, że był to taki bardzo, bardzo duży kompleks dla mnie, że wszystkie dziewczyny mają okres, a ja jeszcze nie mam, więc przechodząc do pytania, miałam lat 15, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie. I pamiętam, że kłamałam, że już mam ten okres, bo było na WF, bo często po prostu na WF-ie, no jakby to było taki ogólny temat, wiadomo, w szatni damskiej, no bo jakby wszystkie te dziewczyny miały okres i każda mówiła, o nie, ja dzisiaj mam okres, ja nie ćwiczę, dzisiaj dostałam okres, okres, coś tam, i ja po prostu pod presją kłamałam, że ja też nie ćwiczę dzisiaj, bo dostałam okres, a realnie nie miałam tego okresu jeszcze przez ten rok, załóżmy. Także dostałam właśnie ten okres późno, no i tyle, nie wiem co więcej. I wiedziałam oczywiście, co robić, bo już jakby wszystkie dziewczyny o tym rozmawiały, więc wiedziałam, co robić. Jaką antykoncepcję stosujesz i którą wolisz? Więc ja stosuję tabletki i tak naprawdę stosuję od wielu, wielu lat. Ja też miałam problemy hormonalne i właśnie często tabletki antykoncepcyjne się przypisuje przy problemach hormonalnych. I tak też mi zostały przypisane, no i biorę je dalej. Jak mieć taką pewność siebie jak ty? To pytanie też się często powtarzało, tak jak widziałam tam, ale szczerze wam powiem, że ja nie byłam nigdy pewna siebie i tak naprawdę udawałam, póki nie stało się to rzeczywistością, także najlepszy sposób na pewność siebie to po prostu udawać, aż w końcu uwierzycie w to. Jak wyglądał twój pierwszy raz? No to wcześniej odpowiadałam na pytanie, że miałam właśnie jakoś 16 lat. Nie chcę też wchodzić za bardzo w szczegóły, jak to wyglądało konkretnie, no ale... Ale nie mam... Mam raczej neutralne wspomnienia, nie są to ani wspomnienia złe, ani jakieś zajebiście dobre. Po prostu było, musiało się kiedyś stać i jakby tyle. Czy kiedykolwiek wstydziłaś się swojego wyglądu? Jak najbardziej tak, ponieważ ja, no można powiedzieć, że właśnie dorastałam całkiem późno, właśnie miałam ten, nie wiem, 15 lat. I
Przez to właśnie wstydziłam się tego, że mam mały biust, że koleżanki mają większy, że nie wiem, bardziej krąglejsze kształty mają, że nie wiadomo co. I też dzieci są takie, że one nie zwracają uwagi, że przynajmniej w tym wieku nie zwraca się tak bardzo, albo może kiedyś tak było, uwagi na to, że komuś się zrobi się przykrość, i po prostu są takie komentarze, które mimo, że są dziecinne i głupie, to zapadają tak w pamięć do końca życia tak naprawdę. I pamiętam, że właśnie raz byłam z moją przyjaciółką na basenie, basenie takim odkrytym, wiecie, w trakcie lata, i właśnie powiedziała mi ta przyjaciółka, żebym wciągała brzuch, bo mam dziecięcy tłuszczyk na brzuchu. Jakby miałam wtedy 14-15 lat i że mam dziecięcy tłuszczyk na brzuchu, to mi powiedziała. Po prostu pamiętam to do tej pory i od tamtego czasu na zawsze nauczyłam się wciągać brzuch. I po prostu przez wiele lat chodziłam tylko na wciągniętym brzuchu i aż nawet nie wiedziałam, kiedy mam wciągnięty, a kiedy nie, bo po prostu cały czas ten brzuch wciągałam. Także wstydziłam się swojego wyglądu, właśnie wstydziłam się tego, że wyglądam jak dziecko, że jestem niska, bo z tego też się śmiali ze mnie. Jak dzielicie się finansami z żabą? No więc wiadomo, każdy ma osobne konto, każdy kupuje za swoje pieniądze to co chce. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to płacimy równo na pół. A tak to różnie, no czasem na przykład ja coś kupuję do domu, czasem on zapłaci za kolację, czasem ja zapłacę, no, pół na pół raczej, nie. W tym momencie już po prostu nie liczymy tego, kto wydał więcej, ale po prostu raczej płacimy właśnie tak, wydaje mi się, że porówno. W pewnym momencie już się tego po prostu tak naprawdę nie liczy, nie rozlicza się, żeby było konkretnie pół na pół, ale właśnie ja coś kupię czasem on coś kupi i tak. Czy jesteś czasami zazdrosna o Leosia? Nie jestem absolutnie, bo Leosia jest też bardzo bliską mi osobą. I Leosia właśnie jest jedną z niewielu osób, do których mam pełne zaufanie. I zawsze, kiedy coś się u mnie dzieje, wiem, że mogę liczyć na jej pomoc, na jej poradę, więc absolutnie nie jestem o nią zazdrosna, bo jakby wiem po prostu, że ona jest po mojej stronie zawsze, więc absolutnie nie. Czy bałam się pierwszej wizyty u ginekologa? Nie bałam się, to jest lekarz i raczej od początku miałam takie, miałam coś takiego w głowie, że po prostu to jest lekarz i jakby nie jest zainteresowany moimi narządami płciowymi realnie. Na początku chodziłam do kobiety, później po 3-4 kobietach, które były totalnie beznadziejne w tym, poszłam do mężczyzny i teraz chodzę tylko do mężczyzny. Chodziłam w Krakowie, jak mieszkam w Krakowie, no to właśnie chodziłam do typa i tutaj w Warszawie też chodzę do kolesia po prostu. Nie wiem, mam złe doświadczenia po prostu z kobietami ginekologami. Na przykład kiedy właśnie ten pierwszy raz byłam u ginekologa, jeden z pierwszych. I właśnie miałam problemy hormonalne i po prostu chciałam zniwelować ten problem. No to pani ginekolog powiedziała, że wyglądam na taką, która pewnie jest w ciąży, a to ukrywa, więc ona musi najpierw mnie zbadać ginekologicznie, a ja wtedy byłam w ogóle jakby przed moim pierwszym razem najpierw w ogóle za tekst, że wyglądam jakbym mogła być w ciąży, więc dziwnie będzie mi się przerabiała ten film, będę chciała wszystko wyciąć, ale zostawiam. Czy masz jakieś zabawki erotyczne? Mam. Czemu się nie zadajesz z niektórymi influencerkami, opowiesz jakieś spicy historie? Po prostu w pewnym momencie to środowisko zaczęło źle działać na moją psychikę, dlatego totalnie jakby jestem z boku. Zresztą możecie to zauważyć, że ja nie chodzę na jakieś eventy, imprezy i tego typu rzeczy. Ale to nie znaczy, że nie zadaję się z niektórymi influencerami, bo tak nie jest. Bo zdecydowanie jest kilka osób, które lubię, z którymi wymienię się wiadomościami, czy nawet się spotkamy, ale na przykład wy o tym nie wiecie, bo po prostu nie nagrywamy razem, ale się lubimy. Także te strefę moich znajomości, przyjaźni ja wolę trzymać jakby poza internetem i po prostu źle się czuję w takim środowisku, gdzie są same influencerki, wszystko jest nagrywane. Zawiodłam się też na wielu influencerkach, po prostu takie, nie wiem, jakieś obgadywanie, jakieś nie wiadomo co, jakby to totalnie chciałam się od tego odciąć i się odcięłam i teraz mam super grono znajomych, których kocham. Jaki masz rozmiar stanika? Nie wiem, komu to potrzebne, ale skoro już odpowiadam, to 70B.
Czy straciłaś kiedyś okres przez restrykcyjną dietę lub za ciężkie treningi? Straciłam okres, nie miałam okresu przez rok czasu. I straciłam go właśnie przez zaburzenia odżywiania. Kontakt z ex, twoje opinie, doświadczenia. Ja nie mam kontaktu z żadnym z moich ex i nie chciałabym mieć tego kontaktu, nawet bo nie wiem, niekomfortowo się czułam, kiedy na przykład miałam ten kontakt, dlatego go zrywałam. I dla mnie to jest zdrowsze, no ale też rozumiem, że ludzie mają różne doświadczenia, różne relacje inne niż ja, ale przy na przykład moich doświadczeniach wolałabym nie mieć tego kontaktu i jakby cieszę się, że go nie mam. Czy myślałaś kiedyś, że jesteś w ciąży i robiłaś test? Robiłam test kilka razy, ale robiłam test jak byłam młodsza po prostu, bo z wiekiem dotarło do mnie, że zejście w ciąży też nie jest tak proste, znaczy nie, u niektórych jest proste, ale jak używacie na przykład zabezpieczeń, no to raczej małe jest prawdopodobieństwo, że jesteś w ciąży i ja miałam po prostu tylko takie fazy, że tak mi się wkręciło, że po prostu tak myślałam, bo tak, a nie, że coś się stało i miałam realne powody, więc jakby robiłam kilka razy w życiu test. Ale to właśnie te kilka lat temu. Czy jest dla ciebie ważne, ile partnerek miał twój chłopak przed tobą? Nie jest to dla mnie kompletnie ważne. I też dla mojego chłopaka nie powinno być ważne to, ile ja miałam partnerów przed nim. Bo to, co było w przeszłości, zostaje w przeszłości. I jakby nie wiem, no nie interesuje mnie ta wiedza. No i z doświadczenia na przykład wiem, że to nie jest rzecz, która jest w ogóle ważna, z którą, którą trzeba się dzielić z tą drugą osobą, bo miałam chłopaka, który mi, nie wiem, jakby pewnie połowa to była ściema, ale chciał mi opowiedzieć o wszystkim, gdzie, co, z kim i jak w przyszłości i ile razy, nie wiadomo co, a tak naprawdę mnie to jakby, po co mi ta wiedza, nie? Jakby to jest kompletnie mi niepotrzebne i tylko realnie może wprowadzać w jakieś, nie wiem, kompleksy albo jakieś porównywanie się, a tak to realnie jakby to nie jest kompletnie potrzebne. Czy seks jest dla ciebie ważny w związku? Tak, myślę, że dla każdego związku jakby seks jest albo powinien przynajmniej być ważny. Czy żałujesz swojego pierwszego razu? Absolutnie nie, no bo jakby i tak by się kiedyś stał, więc nie. Czy brałaś kiedyś tabletkę dzień po? Nigdy nie brałam, nigdy nie miałam takiej potrzeby, także nie. Co uważasz o osobach niepełnoletnich, które palą? Ja sama zaczęłam palić papierosy, kiedy nie miałam 18 lat, więc myślę, że nie jestem na dobrym miejscu, żeby ocenić, bo sama tak robiłam. Ale teraz jakby nie palę i jest mi z tym dobrze i uważam, że papierosy to gówno. Dobra, makijaż mam już zrobiony, wygląda tak. I właśnie kończę przerabianie mojego poprzedniego vloga i muszę ogarnąć włosy i się przebrać. Pokażę wam nasze outfity. Na Wigilię klasową. Na Wigilię klasową. Sweterek jest z Bershki, to są spodnie IMG'a i buty nowe Naked Wolfie. Ładne? Podobają ci się? Tak jest, podobało mi się. A ty? Koreańska stylówka. A, okej, okay, dobra, no to powiedział. To jest Life is Porno. To jest Sandrek od No, bluza, która jeszcze nie wyszła. Spodnie True Religion i Jordany, co kupiłem sobie kurwa w LA. Pierwszy raz je nakładam się. A, sobie kupił. Nie znam, co stylówkę, koleś.